Witaj cię ponownie. Zabrakło mi miejsca na pamięci. Jakąś minutę mi to zajęło, aby usunąć te wszystkie wideoklipy, ale wszystkie je wysłałem. No. No to wracamy do tej walki ze smokiem. Jakby co, możecie dać mi jakiegoś like albo coś za to. Ale kilka wież zepsutych. Jakby co? Więc nie wiem, na co mi te perły, ale będą użyteczne. Zaraz łuk mam, łóżka mam, to mam. Okej, siłę mam. Zaraz, ja nie mogę latać, na co mi ta mikstura? Jakby co, te nowe książki do zaklinania są super. No jakby co, straciłem swój okropnie zaklęty miecz. Okej. Pora na prawdziwą walkę. No to był on. Widzę cię. To mój stary przeciwnik. No wiedziałem, że będzie mi potrzebny. No jasne, TNT. I mam to Feather Falling, więc dużo falling damage raczej nie dostanę. Chcę trafić. Wow. Co za szczęście mam. Dopiero przeżyłem. No. Jak mi się uda... Wow, perłą normalnie trafiłem w bekona. Nie wiem, jak to tam się nazywa. O nie. Jak? Jak? Jak smok mnie zabił? Sam się wysadziłem w powietrze łóżkiem. Sam sobie zrobiłeś krzywdę? No, no bo w krasie łóżka wybuchają. Perło? Leci? Jest! I mi odleciał smok. Czekam, aż wróci do gniazda. O nie, wściekł się. Tak nie będzie. Zmarnowałam dobrą miksturę. Akurat. Głową. Głową mnie uderzył. A ja umarłem. Wiecie, widziałem na takich mod showcase'ach. I jak dotkniecie smok, to ty umierasz. Prawie w połowie go zjadłem. Z powodu, że mnie zabił, już nie mam mikstury. Spójrzcie ile... Miałam tam jakieś mikstury odporności na ogień, ale raczej nie wziąłem. Ale głośno.
O mój Boże, te łóżka mnie denerwują, ale robią okropne obrażenia. Bardzo użyteczne są, ale mnie zabijają. Bardzo dużo razy już tu byłem. Dużo razy umarłem. Dzieci. O, może perłą trafię. Kolejna. Ostatnia perła. O mój Boże. Wow, cztery. Siedem, tyle mi wystarczy. Umieram. O mój. Zabił tyle razy. Ja nie mam pojęcia, jak mam wygrać z nim. Ale to naprawdę survival. To naprawdę survival war. Ale spójrzcie, ile on życia ma. Nie, z dystansu go nie zdejmę i przodlecia. Te jego kule robią pewnie chce się zemścić. Teraz mi nie uciekniesz. Prawie mnie zabił. Prawie. Przeżyłem. O mój Boże. On mnie kulą trafił. Ja miałam prawie pełne życie. Kulą dostałem i już umieram. Ponownie. Ponownie kulą dostałem. Albo to był jakiś radius, którym dostałem. To jest, jak się dostaje kulą jeszcze blisko radiusu. Jak się dostanie kulą nawet z taką zbroją. O mój Boże. Naprawdę. On się na mnie wściekł. Tego nie chciałam zrobić. Ja sobie jadłem, a potem wybuchłam. Ale spójrzcie, jak? Jak Endermite się tu stworzyło? Pewnie sporo. Spójrzcie, ile życia! On już nie żyje. Tylko musi być idealny strzał. Patrzcie na jego życie. Jak?
On się palił i on nie uciekał. Z nim nie chce walczyć, jest wściekły. Jest! Mam go, smok umarł. Tak. Dajcie mi XP. Dawać. XP. Słodkie, małe XP. Tylko się tu nie spal. Tak. 72 level z 50. Ale cool. Wezmę sobie trochę tego kamienia. Bo jest fajnie. Będę latać tam po portale na XP. A najważniejsze jajko. Tak, mam dwie pochodnie od wybuchu. Jest. Nie muszę już walczyć z nimi. O tak. Mam jajko. Survival. Pierwszy raz chyba. Ale tak bez oszustw. No we wcześniejszym był jakiś durny glitch i niestety to chyba się ale dobrze, to nie liczyło się jak oszustwo, był glitch ze światem. A teraz się wygenerował cały. Więc lepiej. Na tym świecie mam dużo psów. I mam farmę. Tak, mam dużo tego jedzenia. To jedzenie było tylko na survival. I cały czas mi tu zwierzęta znikają. Więc mam cały czas coraz mniej tego jedzenia dostarczonego. Ale będzie smok na tym świecie. Nie wiem kiedy, nie wiem jak się go tworzy, ale będzie smok. Gdzie go stworzyć? Coś tam mówili na Wikipedii, że na piecu. Mam tu jakiś piec, który ma tą gwiazdę. Tutaj piec. Jak na ziemi, tylko że na piecu. Nie wiem, chyba to było 5 Minecraft dni. Raczej. No, jak pamiętam, to 5 Minecraft dni było. Okej, jakby co, to nie moje skrzynie, więc ich nie będę używać. No bo są totalnie bezużyteczne. Okej, więc to chyba wszystko na tym filmiku. Do zobaczenia później. Oglądajcie, subskrybujcie, jak chcecie więcej cool filmików. Napiszcie coś w komentarzach, jak chcecie, abym coś zrobił. No bo ja zrobię totalnie wszystko dla was. Nieważne, mogę usuwać świat, stworzyć świat, ale nie usunę świata. Na pewno nie usunę świata. Jakby co? Zastanowię się. Niektórych rzeczy wam nie zrobię. Pomyślcie mądrze, co ja bym polubiał. Jak już jesteście stałymi subskryberami, to raczej będziecie wiedzieć, co ja będę chciał robić. Jakby co? Jeśli jesteście moimi przyjacielami, to jeszcze lepiej dla was. Na ta!